Nie wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha i okolic udali się w ostatni dzień roku na bale i zabawy sylwestrowe organizowane w klubach czy restauracjach. Znaczna część ludzi nowy rok przywitała po prostu na ulicach. Co roku wiele osób tradycyjnie spotykało się na wałbrzyskim rynku, jednak przez wiele lat w mieście nie odbywały się żadne oficjalne obchody. Dopiero od poprzedniego roku władze miasta zdecydowały się wspólnie z mieszkańcami przywitać nowy rok. Podobnie było również i w tym roku. Dodatkowo oprócz sceny, gdzie gwiazdą wieczoru była Edyta Nawrocka, były efekty świetlne na fasadach kamienic, które dodawały uroku tej jedynej nocy, kiedy nikt nie zgłasza łamania ciszy nocnej. Na miejscu pojawiło się kilkaset osób, które bawiły się na wałbrzyskim rynku prawie do pierwszej w nocy. Wałbrzyszanie i nie tylko bawili się najpierw podczas koncertów, a następnie przy akompaniamencie DJ-a Jacka Czwojdzińskiego, który umiejętnie dopasowywał muzykę do tego, co działo się na bruku, jak i fontannie w centrum miasta.